Dzień dobry, kochani. Witajcie. Czekajcie, gdzieś mam tutaj kłapę. Witajcie w... Co dzisiaj mamy? Piątek. W piątek. Ja wzięłam prysznic. Wstałam, wzięłam prysznic. Już o 7 się w sumie obudziłam, ale... Jeszcze troszeczkę sobie poleżałam. Wstałam, wzięłam prysznic. I jedziemy dzisiaj... Zjemy tylko śniadanko i jedziemy na kastrację z jednym maluchem. Maluchem. Już nie takim maluchem. Z tym, który jedzie do Holandii. Ale on dopiero na początku września. 5 września będzie jechał, bo kotek, który jest zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i będzie przekraczał granicę, to ma 21 dni kwarantanny. No i sobie wymyśliłam, że jak ma czas, to wykastruję go, wiecie, później, więc najpierw tamte kotki kastrowałam, które wcześniej opuszczą naszą hodowlę, a teraz będzie on. No i potem pojedziemy, mamy plan pojechać jeszcze do Makro i chyba do Auchan, bo ja potrzebuję podroby, a nie wiem, co dostanę w Makro. Zobaczymy, co tam dostanę w Makro. Jak nie dostanę, znaczy dostać to ja bym dostała na pewno, ale nie wiem, czy tyle aż, czy 15 kilo. Akurat konkretnych, wiecie, 5 kilo tego, 5 kilo tego, 5 kilo tego, a poza tym tam są zawsze droższe. Więc jeśli będą droższe niż wiem, że w Auchan, no to nie kupię, nie? To wtedy pojedziemy do Auchan. No. Wtedy będziemy musieli odebrać małego. No i co? No i tak. I taki to będzie dzień. Ale wczoraj, słuchajcie, to auto wypucowaliśmy, to znaczy ja, no tak jak Artur mówił, no, on mi tam pomagał, wiecie, to przynieść to, to zanieść tamto, to później ten cały bajzel, który narobiłam na podwórku, nie, to posprzątać, no, tam powylewać wody, ale pięknie umyłam autko, także na jakiś czas wystarczy. No aż jakoś tak, wiecie, w aucie nie brudzimy, nie wiadomo jak, my nie przywozimy jakichś dziwnych rzeczy, tylko wiadomo, że kotki, nie, ale kotki są w transporterach, więc to się jakoś tam nie brudzi, no ale raz na jakiś czas trzeba po prostu, bo samo z siebie po prostu się brudzi piach i różne rzeczy, wiadomo. O, elegancko. No, jakieś śniadanko zjem sobie. Zapewne będzie to ten chlebek z małą ilością pszenicy i wiecie co jeszcze? I twarożek z rzodkiewką. Tak coś czuję, że to. I kawkę sobie wypiję. Kawka musi być. Kawkę sobie wypiję i... I wtedy pojedziemy. Aha, jeszcze vlog muszę dla was wrzucić, bo był długi vlog i co? I go wczoraj zmontowałam, ale to już było bardzo późno. Po 23, tam nawet 23:30 i jak go zmontowałam, to już nie wrzucałam, bo to bym kolejne musiała, no, długo czekać, bo długi vlog się długo wrzuca. Więc po prostu poszłam spać, jak on się zrenderował, to poszłam spać i dzisiaj wam wrzucę. Teraz włączę laptopa i wam wrzucę. Będziecie mieli wcześniej dzisiaj, tak wyjątkowo. Ja to przeważnie wieczorem dodaję, no ale wczoraj już się nie wyrobiłam. Pan zamówi. Szukam tego różu i szukam, a przed oczami leży, nie?
Słuchajcie, na to zamówienie, co Wam mówiłam, że sobie coś kupiłam, ale nie powiem Wam jeszcze co, to niestety muszę tydzień czekać, dopiero będzie we wtorek, napisałam w końcu, bo już mówię, no ile. No, ale że tam mają dużo zamówień, ble, ble, ble. No, to sobie muszę poczekać. Także sobie poczekam. Już Artur wczoraj się zdziwił, mówi, a kiedy to przyjdzie? Ja mówię, no widzisz. Takie buty. Nie? Ginger? Dobra. Tu mamy to. Tu mamy to. Jeszcze coś tam na oko wrzucimy, nie? Co by dzisiaj było ładniej. Najpierw sobie... Zawsze te najfajniejsze cienie się najszybciej kończą z tych paletek. I to jest właśnie ból. Muszę sobie może jakiś taki pojedynczy kupić matowy, bo dalej chciałabym tą paletkę używać. Ale taki cielisty właśnie chciałabym sobie kupić. Nie perłowy, tylko matowy, bo perłowych to ja mam dużo. No teraz już jest tak, wiecie, fajnie, chłodno. Ale wczoraj to już nawet bym powiedziała, że się zimno zrobiło. To jest dopiero ciekawe. No. No, bez kawy ja się nie ruszę. Znaczy, wtedy jak szliśmy na spacer, to bez kawy te dwa razy pod rząd. Ale... Tak, żeby jechać gdzieś na zakupy, czy coś, gdzieś coś załatwiać, to ciężko bez kawy. Bo wtedy jak mnie weźmie po prostu taki zamuł, nie? To jest ciężko. No. Ciepko. I co tam w nocy mnie budziłaś? Kto mnie budził? I dlaczego? Pytam się. Co ode mnie chciałaś? Jezus, jak ona patrzy na mnie. Co ode mnie chciałaś? Co mi chciałaś w nocy powiedzieć? I akurat to musiało być w nocy. Po prostu miałam cię głaskać, nie? No... O nic nie chodziło, tylko o głaskanie chodziło. Dobra. O matko jedyno. Gdzie ja mam ten mały, biały, fajny pędzelek? Amba. Normalnie amba. No nie, nie ma. Zawsze te dziadyki gdzieś mi... Nie wiem gdzie. Zawsze gdzieś mi zabiorą coś. Niedługo znajdę gdzieś pod łóżkiem. O, proszę, krem zrzuciła. No, bo po co ma tu leżeć? No, na podłodze ma leżeć. Nie? No. Na podłodze będzie się fajniej turlał. Dobra. I tutaj damy tego jasnego. Ej, no co? No teraz koniec. No tu sobie damy tego jasnego.
I zaraz, zaraz dusz i to wszystko. I szybki, ekspresowy, potem sobie włosy tylko wysuszę po śniadanku. Wtedy pojedziemy do weta. No. A pojutrze i po pojutrze to będzie dopiero cyrk. Ludzie zaczną mi przychodzić po kotki, a ja będę miała tam ze 2-3 osoby w ciągu dnia, więc no. No ale weekendy właśnie jak są odbiory kotków, to takie są. Także tak. Dobra. Tuż. A ja nawet korektora dzisiaj nie użyłam pod oczy. Widzicie? Tak jest bez kawy, nie? Nieprzytomna. Ale to nic. Na wybieg nie idę nigdzie, na żaden. Powiem wam, że bardzo fajny jest ten tusz nam. Naprawdę, nie wiem jak tam inne, bo to jest mój pierwszy tusz z nam. Ale polubiliśmy się. Polubiliśmy się. Tylko to jest tusz dla kogoś, kto lubi gęstą, grubą, dużą szczoteczkę, nie? No, bo to jest dla kogoś, kto ma dość długie rzęsy i takie dość gęste. Nie rzadziuśkie i króciutkie. I wtedy git. Dobra, idę. Ust nie będę teraz malować, bo to się mija z celem. Bo idę na śniadanko i widzimy się później. Dobra, kawka już jest. A ja, nieświadoma w ogóle tego, co ja mówię, przecież ja zapomniałam, że ja pastę wieczorem robiłam. Przecież, nawet nie wieczorem. Przecież ja mam pastę jajeczną, rybną, z makrelą wędzoną. No, i chlebeczek, chlebuniek. I sobie zrobię takie dwie, o, takie kromeczki. Piękne. I wypiję kawkę. Zjem sobie kanapeczki. Dodam sobie rzodkieweczkę. I wtedy idę włosy suszyć. No. Kotek odstawiony do weterynarza, a my jedziemy, przebijamy się przed Śródmieście, co by pojechać do Makro. No, ale tutaj łatwo nie jest, pomimo, że już jarmark się skończył, to jest dalej pociąg. A 1 września będzie tak, jakby ktoś tak odciął, nie? No. Ale trzeba się przebić. Trzeba się przez ten pociąg przebić i wtedy już będzie dobrze, a ten chce skręcić. Jest masa do kuzaków. Wtedy na ostatnią chwilę zmieniają pas. No, także jedziemy sobie, zobaczymy co tam dostaniemy, co tam kupimy. No, słuchajcie, byliśmy w Makro i byliśmy w Auchan. Jak dojeżdżaliśmy do Auchan, jeszcze na stację musieliśmy wjechać, zatankować auto, to zadzwoniła pani doktor właśnie, że już można malucha odebrać. No widzicie, tyle nam czasu zeszło do Makro pojechać i zrobić zakupy i z powrotem. No ale wtedy jeszcze szybko zatankowaliśmy auto i jeszcze wskoczyliśmy do Auchan po podroby, tylko kupiliśmy tam
5 kilo wątróbki i 5 kilo żołądków, bo tego nie dostałam w makro. W makro dostałam serduszka, dostałam skrzydełka i takie jeszcze tam inne rzeczy. I w sumie nie będę Wam pokazywać, bo ja już to wszystko do zamrażalnika wrzuciłam. Tam dla nas jakieś tam szynki, salami, sery różne kupiłam. A tak głównie całą resztę no to do barfa, więc... A w Auchan to tak jak mówię, tylko i wyłącznie kupiliśmy serca z indyka, wątróbkę z kurczaka i żołądki z kurczaka. Aha, i jeszcze śledzie kupiłam dla kotków. Dzisiaj im dałam dużo śledzi do zjedzenia, bo w makro nie było śledzi świeżych, a w Auchan były, więc kupiłam tam za 18 kilo, za 18 kilo było. Więc kupiłam i cieszę się, bo sobie pojadły sobie śledzików, naprawdę uwielbiają śledzie, szok. No i tyle, a jeszcze mam plan, żeby dzisiaj jakoś sobie trochę skoczyć na spacer gdzieś, podreptać, pomimo tego, że jestem dzisiaj nachodzona, ale... Jeszcze dla Artura jest paczkomacie paczka. Wybrał sobie jedną rzecz. Już nie może się doczekać, więc też na pewno podjedziemy. No słuchajcie, zastał nas wieczór. Już jest po 20, ale jedziemy na spacer. Jedziemy na spacer. No Artur wymyślił oliwę, park oliwski. Więc jedziemy. No tam są latarnie, więc nie ma problemu, nie? No, sobie pochodzimy, bo nie wiedzieliśmy, czy jechać na zaspę może do parku. Ale Artur mówi, to oliwa. No to oliwa. Musimy trochę pochodzić. Się, wiecie... Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale... no, tak od, nie wiem, no może nie odchamić, ale pospacerować, wiecie. Odpocząć sobie tak, bo jutro, pojutrze i po pojutrze są odbiory kotków. Także 3 dni, no to będą 3 intensywne dni. Także, no wiecie, sobota, niedziela i poniedziałek, nie? Mamy odbiory kotków, także będzie się działo. No, a potem następne dopiero, aha, potem jeszcze za tydzień mam rodzinę, która przyjeżdża wybrać kotka, być może. A potem jeszcze 2 kolejne, za kolejny tydzień odbiory. Aha, no tak, za kolejny tydzień 2 odbiory, więc no, będzie się teraz trochę działo, także trzeba, wiecie, trzeba troszeczkę sobie iść pospacerować, odpocząć, jest ciepło, jest naprawdę, jest późno, ale jest bardzo ciepło, także na krótki rękawek. I tak jak wczoraj było naprawdę już chłodno, tak dzisiaj jestem w szoku, bo jest ciepło. No, już dawno nie byliśmy tak późno na spacerze. No a jak? Wariat. Masakra. No idiota. Na czerwone pojechał. Dłużej postać. Ale mu się spieszy na cmentarz. No nie wiem, ogólnie uważam, że dla kierowców BMW powinny być oddzielne i Audi, kary. I Audi. Specjalne kursy. Albo oddzielne te mandaty, inne stawki. Albo oddzielne stawki. Ale to też nie wszyscy, nie można wrzucać do jednego wora, ale z tego, co się spotkaliśmy, no to bardzo często. Także no, tak to wygląda, ale jak ciemno się zrobiło już. Bardzo rzadko widzę spokojnego kierowcę BMW. No. Bardzo rzadko.
takiej ilości ludzi się tutaj dzisiaj nie spodziewaliśmy. Jest 20:30 zaraz. Nie było gdzie zaparkować przed samą katedrą. Po prostu jest taki tłok. Nie wiem, co tu się dzieje. Może jakiś... Nie wiem, czy to jest jakaś msza, czy jakiś koncert organowy, ale jest naprawdę taki tłum, słuchajcie, że nieprawdopodobne. No i tak, teraz nie dość, że w kościele jest chyba jakaś msza, to tu mamy jakiś koncert. I o to tu chodzi. Idziemy dalej. To wszędzie są głośniki porozstawiane w parku. No, ogromny tam jest wiatrak. Słuchajcie, z każdej strony coś. Tu też jakiś koncert, też ktoś śpiewa na żywo. Wiem, że wy już nic nie widzicie. Nie wiem, czy tędy dojdziemy. Nie, tu nie ma wyjścia. Tu nie ma wyjścia? No tak, to trzeba tak obejść. Nie, no musi być tam wejście. No to chyba faktycznie nie ma wyjścia. To co, musimy wejść stąd? I tu będziemy. To się okazało, że tam jest jakaś knajpka. Ale to z ulicy trzeba wjechać. To zupełnie tędy nie da rady. I tam żywo śpiewają w jakiejś knajpce. Może tam będzie dyskoteka jest? Może też tańczą, nie wiem. Jakbyś znał nazwę, to można by było podjechać tam zobaczyć. Zobaczcie, jak tu pięknie jest. Takie atrakcje. Dobra, wyszliśmy z parku. Jezus. Teraz idziemy główną ulicą. Tu jeszcze nas nie było, naprawdę. I idziemy w stronę muzyki. Idziemy zobaczyć, czy tu jest ta knajpa, czy tu jest do niej wjazd. Bo naprawdę tam jest fajny koncert. Ktoś naprawdę fajnie gra. Śpiewa, znaczy się. No muzykę to słychać, ale tu się nigdzie nie wchodzi. Ja nie wiem, od której strony. No coś tu jest. Przed chwilą śpiewała Małgośkę.
Chyba, że ktoś ma koncert w domu po prostu, prywatnie. Chociaż, no, wątpię w to. O, widzicie? To musi być jakaś knajpa. Ale tutaj, że jest taka knajpa? W życiu o tym nie wiedziałam. Tu się nie wchodzi na pewno. Tędy się na pewno nie wchodzi. A, teren prywatny. No to jest, nie wiem, może jakiś hotel i po prostu hotel ma. Aha. No dobra, czyli to jest normalnie knajpa, restauracja, ale jest w tej chwili wesele. I normalnie tutaj jest czynne i tak dalej, ale teraz jest zamknięte, bo jest wesele. Po prostu ktoś ma zespół, który śpiewa na weselu. No. Dobra, to idziemy dalej pospacerować. No widzisz, my nawet nie wiedzieliśmy, że to jest takie miejsce. Trzeba będzie sobie kiedyś tu przyjść. To jest naprzeciwko McDonalda. Ale to tutaj normalnie się wjeżdża? Tędy. No, ale teraz jest po prostu wesele i dlatego jest zamknięte. Tak normalnie byśmy mogli wejść. No, w każdym razie sprawa się wyjaśniła, to najważniejsze, bo ja nie lubię. Się martwiła. Bo ja nie lubię niewyjaśnionych spraw. Lubię się dowiadywać o nowych miejscach i takich właśnie ciekawostkach. No, ale jeszcze. Ale jeszcze tą ulicą nie szliśmy. Mamy. W te wakacje mamy pełno wrażeń. A ja mam zwłaszcza. Ty masz zwłaszcza. Z myszą. No mysza to jest, wiecie, no mysza to jest jeden egzemplarz na milion. Nie ma drugiej takiej myszy. Teraz widzicie, gdzie jesteśmy. Gdańsko-Oliwek w czarnej dupie. Dobrze powiedziane. Z powrotem zawrotka do parku. Jezus, jak mnie już nogi bolą. A dzisiaj to trochę pochodziłam. I po tych sklepach, i po tym wszystkim. Ale to nic. W nocy se odpocznę. Tam taki. No co, tutaj kiedyś mieszkałam w Oliwie. Ale no, szczerze powiedziawszy, tym chodnikiem jeszcze nigdy nie szłam. Tutaj jak już to jechałam tramwajem, właśnie po tych torach, albo jechałam autem. Dobra, musimy poczekać, bo mamy czerwone. To jest takie ciekawe przejście dla pieszych. Bardzo ciekawe. Chodź, idziemy. Chodź, zielone. No. Lecimy z powrotem do parku. No i tutaj mamy takie boczne wejście. Nie musimy iść na szczęście do głównego, tędy też wyszliśmy. No i już jesteśmy w parku. Także luz. Dobra. Teraz poczekajcie, bo muszę sobie włączyć latarkę. No, wszyscy już wracają z tego koncertu. My poczekamy, bo wiecie, nawet nie wyjedziemy stąd, więc sobie na spokojnie na ławeczce siedzimy. Wszyscy sobie wychodzą. Nie będziemy w tych tłumach wyjeżdżać, bo tam będzie taki kocioł. Koneserzy. Mówię wam, tam są setki aut. Tutaj wszyscy idą do głównej bramy. Ale tam też jest wejście, więc... Poczekamy sobie, jest cieplutko, gorąco wręcz. Już tak siedzimy z 15 minut i ludzie nadal idą, nie? Tłumnie. No, powiem wam, że tysiące osób. Naprawdę, tysiące osób. Normalnie jak jakaś pielgrzymka. Jak ten. Przy wyjściu z jakiegoś meczu. A ty się bałeś, że to tylko katolików jest? No. Ale prawda jest taka, że jeszcze msza była, więc wiecie, to się po prostu tak skumulowało. Powiem wam, że nie wiem, czy ta
czy ta wycieczka się kiedyś skończy. Naprawdę nie wiem, skąd ci ludzie wychodzą. Gdzie oni się wszyscy pochowali. Ale no, tam było dużo ludzi, ale nie sądziłam, że aż tyle. No, jeszcze ludzie przyjeżdżają. Nie wiem. Już trochę aut odjechało, ale jednak jeszcze dużo jest, więc... No, może jakoś wyjedziemy. No, unboxing. Artur otwiera paczkę raz na ruski rok. Artur, jak idzie kupować, to tak, wiecie, tak, gotówką ze sklepu, nie? Ale tym razem sobie z internetu Artur, jak kupił. Permit. No. Uwaga, tu jest taki napis. No, taki napis. To jest plastik. Plastik fantastic. Jak to pachnie? Nawet nie takim chamskim plastikiem, wiesz? Nie. No, ciekawe. Uwaga. No. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A to gratis rękawiczki. Rękawiczki. Tego nie było. I tu jest reklamacja. Reklamacja. Instrukcja. To dodali gratis. No ładnie, z ich strony. Tutaj jest... po jakiemu to? Po niemiecku oczywiście, no tak, po niemiecku to tak. A to miało być w zestawie? Ty, tego nie wiem nawet. A ty na pewno kupiłeś to, co trzeba? Ja. Ale po niemiecku to... No dobra, mniejsza z instrukcją, no, tu pokazuj. No ale jest po polsku. A po co ci? Przecież chyba wiesz, jak używać. Nie wolno skracać akumulatorów. Nie należy palić worka. Nie należy. Nic nie należy. No. Szyfierka kątowa. No. Proszę. Czy mówi ci to coś? No mi nie bardzo. Tu jest... Ale to tego nie było, ja nie widziałam. Tak... Możesz coś przeciąć sobie. Tu jest, rozumiesz... Ale to dodali... Tego nie było w zestawie przecież, nie? Czy no, było? Nie było, nie wiem. To są tarcze do cięcia metaliki. A ty przecież kupiłeś sobie takie tarcze. No, kupiłem, no. Tu tarcze do cięcia metaliki. Metalika. Tutaj, rozumiesz, do szlifowania sobie jakbyś chciała... O, popatrz nawet, co jest. Ty. Jakbyś sobie chciała coś przyszlifować, dajmy na to... No na przykład masz auto do naprawy i czujesz powołanie, że jesteś teraz mechanikiem. I auto? Blacharzem. Tak? Pokaż. I sobie szlifujesz. Naprawdę? A tu czujesz powołanie, rozumiesz, do ostrzenia. Nie, tutaj do szlifowania. Chyba polerowania. Do polerowania. Tu czujesz powołanie do... A tu jako szlifierka. Ale powiedz mi, bo ja tego wszystkiego nie widziałam. Tego wszystkiego nie było. Czy no było? Widzisz, to cię zaskoczyli znowu. Naprawdę? Przecież my tylko to kupowaliśmy. No, bo Mysza mówi, opatrzcie, okularki. Okulary? Widzę. Nie wierzę. Mysza mówi, kup to najdroższe. No bo ty wszystko tylko tańsze. Nie kup tego najtańszego. Wszystko tylko najtańsze i najtańsze zawsze. I potem, wiecie, działa 5 minut, nie? Achtung, ja mam zawsze wszystko w życiu najtańsze. Nie wiem, nie powiedziałabym. O. Potęga, panie. Aha. Potęga, panie. Dobre tu to? Rozumiesz... Ale to dwie baterki, tak miało być, nie? Tak, bo ty tak, chciałeś tak, dwie tak. Bateryjki. Ale powiedz mi, ty pamiętasz, żeby to wszystko było w zestawie? Tam tak. Narysowane, tak? Ale bo rękawiczek nie było, to na pewno nie. Ja tego nie wiem, czy to było wszystko w zestawie. Ja musiałabym zobaczyć, bo aż dla mnie to jest dziwne, bo tego nie było. Tu się zakręca, rozumiesz? No. I co wtedy robisz? No i teraz nieprawdaż... Aha. I teraz nieprawdaż... Jej. Ewa zawał. No. Mi odleci na głowę, to... Nic ci nie odleci już. Już wszystko, a co to jest? Odlecieć, to odleciało. Do czego to? Aha, to co robisz? Masz paznokcie na przykład do... Jeju, przestań. Masz paznokcie i ci na przykład paznokieć wyrasta. No. Jo, jeszcze się zabij.
Tu masz kluczyk jakiś. No. Tu jest ładowarka. Co prawda trochę głośno chodzi, no ale... No. Ale czego tu się spodziewać? Co za 400 zł. Co to jest? Czego tu się spodziewać za 400 zł? No ale słuchaj. Nadać to nie będzie. Ale podoba ci się? No tak, wreszcie mogę iść i coś robić na ogrodzie. No bo ty masz ale taką na prąd, nie? Co trzeba kablem podłączyć. No ma właśnie kablowania, nie lubię. No, a tu chodziło o to, żeby była bezprzewodowa. Weź, bo pod zawału dostają, no. Co to jest? Zobacz. Nie wiem, tu, ale... Tu wyszła. Na głowę mi stanęła. Tu, na głowę mi stanęła. No ja wiem, bo Emilka skoczyła. Miała zawał. Zobacz to. I Ewa patrzy na Emilkę. No i co, jest okej? Okay. Jak za taką kasę, nie? Jest okej? Okay? No. No mój, teraz co będziesz szlifował? Co będziesz testował? No jak leci wszystko. Milka! Emilka ma zawał. Jak leci wszystko, co jest szlifowane na świecie. Ale fajnie okulary dali, zobacz. Będziesz miał nawet do trawy koszenia. Ale ty masz takie jakieś, ale już popękane, połamane. No, my wróciliśmy, to było, słuchajcie, 22:30 była. No, ja już sobie ubrałam koszulę nocną. Dałam wszystkim jeść. Artur jeszcze przed wyjściem kuwetki w ogóle posprzątał, no to mamy wszystko zrobione i teraz to już nie wiem, która jest, późno. Idę spać, jeszcze zmywarkę wstawiłam. Teraz właśnie ten wypuszcza wodę. Idę sobie ładnie, grzecznie spać, bo już jestem dzisiaj zmęczona, a jutro... Jutro też jest dzień, jutro jest... Aha, źle założyłem tarczę. Źle założyłeś tarczę? No. No, tak to jest bez instrukcji. A dobra, już moment. Odwrotnie. No, tak. Chwilowo. Zapaść miałem. No, trzeba iść spać. Powiem wam, że oczki mi się zamykają, ale cieszę się, fajnie było w tym parku. Nie? Naprawdę fajnie. Jest Gites. Gites majonez. Patrzcie tam. No. To jest silniczek? Tu jest silnik. No tu jest silnik. Tu jest silniczek? Tak, tu jest silnik taki. Tu jest nawinięte wszystko. Mhm. No i tu są... Ja nie wiem, czy to jest bezszczotkowe, czy nie. No, to mniejsza z tym. I można robić. Ważne, żeby trochę podziałała. I ważne, że ma... 3 amperogodziny ma. Tamta miała 2 amperogodziny. Weź jeden volt. Ale dużo w sklepie oglądaliśmy i wszystkie były przeważnie bez akumulatorów. Trzeba dużo więcej pieniędzy wydać i kupić oddzielnie. Już nie mówiąc o zestawie z dwoma, nie? A w ogóle w sklepach to dziedzictwo. Ciężko. Były tam tylko takie, no a naprawdę. Okularki są. Możesz sobie poszpanować na dyskotece. Na dyskotece. No to my idziemy spać. Dobranoc. Możemy szlifować, wiercić, borować. Ja się cieszę. No to ja się też cieszę. No.